Witajcie moi kochani, to dzisiaj już zrobimy to wideo, które Was wprowadzi. Wiecie co, tak pomyślałam, bo tłumaczenie z niemieckiego Rauhnächte po polsku to się nazywa ciężkie noce. My to nazwiemy inaczej, nazwijmy to magiczne noce, ok? Więc tak kochani, to jest taki stary germański rytuał, ponieważ te noce od Wigilii przez kolejne 12 dni, one były zawsze takie owiane taką tajemnicą, taką ciężką energią. I Germani sobie właśnie wymyślili, że będą robić takie różne rytuały, żeby to ułatwić i żeby wykorzystać tą energię, która jest bardzo dyspozycyjna na Ziemi, właśnie dla swoich celów, czyli ta kotara jest bardzo, bardzo cienka i bardzo fajnie się współpracuje z uniwersum. I już Wam mówię, od czego się zaczyna. Kochani, bierzemy sobie takie kartuszki malutkie, wystarczy. Ich ma być 13. I na tych 13 kartuszkach piszemy sobie marzenie. Swoje życzenie, które chcemy, aby się spełniło w przyszłym roku. Więc na przykład chcę być zdrowa. Czy na przykład, nie? To jest pierwsze. Na następny piszecie znowu coś. Później na następny. Czyli piszemy 13 życzeń, kochani. I te 13 życzeń, nie? Składamy sobie w taki malutki rulonik, zaginamy, żeby nie było widać i wkładamy sobie do takiej szkatułki. I tak robimy 13. I moi kochani, teraz tak, ja sobie pokażę Wam, mam taką książkę, to jest z zeszłego roku, taki notesik, gdzie sobie wpisywałam, na przykład pierwsza Rauhnacht, 24 grudzień. I ta pierwsza Rauhnacht, czyli ta pierwsza magiczna noc, czyli będzie przypadała w Wigilię, jest odpowiedzialna za styczeń. Druga, 25, jest odpowiedzialna za luty. I tak dalej, i tak robimy 12 miesięcy do 30 grudnia, i która jest odpowiedzialna, siódma jest na przykład za lipiec i tak dalej, ósma, 11 i mamy 12, i na przykład 12 jest za grudzień 2004 roku odpowiedzialna. Czyli to wypada na 4 stycznia. Tak u mnie było. I słuchajcie, kochani. Załóżmy, możecie sobie przy tym rytuale, ja sobie zawsze wyciągałam karty na każdy miesiąc i sobie wpisywałam. Na przykład starota miałam w listopadzie 10 buław, as buław, 5 monet i tak dalej. Jeśli ktoś z Was kładzie karty, ale nie musicie. Możecie sobie na każdą w każdej właśnie magicznej nocy wyciągnąć runę, która będzie Was wspierać w tym miesiącu. I z tą runą pracujecie, na przykład wyciągniecie sobie w trzecią magiczną noc, załóżmy Nautis, nie? I to jest odpowiedzialne za marzec. I wtedy wiecie, że może czyhać niebezpieczeństwo jakieś, że trzeba być ostrożnym. No więc tak, to jest taki mój notesik, możecie sobie go również zrobić. Tak czy siak, ja to tak robię. I teraz słuchajcie, kochani, zaczynamy od Wigilię, czyli mamy te swoje 13 życzeń. I Wigilię, bierzemy sobie to życzenie, załóżmy, wyciągamy sobie pierwszą karteczkę i tą pierwszą karteczkę musimy spalić. Czyli bierzecie sobie na przykład taką szalę metalową i palicie to życzenie, oczywiście możecie dołączyć modlitwę, że chciałabym, abym, liby, drogie uniwersum, pomóż mi w spełnieniu tego życzenia. Oczywiście nie wiecie, co tam jest. I to jest pierwsza noc. Później w pierwszy dzień świąt palicie drugą
karteczkę. W trzecią, czyli codziennie przez 12 dni palicie te swoje życzenia. A 13 karteczka, bo to, co spalicie, to Wam uniwersum ma spełnić. I wiecie co, ja dzisiaj sobie tak się zastanawiałam i naprawdę spełniły się te moje życzenia, które właśnie miałam w zeszłym roku, nie, no, czy w tym roku również. A 13 życzenie, czyli ostatnia karteczka, jaka zostanie 13 dnia, otwieracie ją i czytacie, bo to marzenie, to życzenie musicie sobie sami spełnić. I powiem Wam szczerze, kochani, że jak ja przeczytałam to życzenie, które mam sobie sama spełnić, to już wiedziałam, że nic z tego nie będą. I tak sobie zamanifestowałam i tak się też stało. Ale nakopciłam. Tak czy siak, tylko 13 karteczkę otwieracie, czytacie i to jest Wasze zadanie. Wy musicie spełnić sobie to życzenie. Ok? Najlepiej do tych magicznych nocy wziąć całkiem nową świecę i poświęcić to tylko temu. I najlepiej niech ona się do końca wypali, załóżmy tam przy ostatniej nocy. Ok. Myślę, że zrozumieliście mnie. Jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to piszcie mi w komentarzach, ale praktycznie to już wszystko. Zaczynamy od Wigilii. Wigilię śmigamy, chowamy się. Nie wiem, jak ja to zrobię, bo ja będę miała gości, ale będę musiała gdzieś tam uciec na chwilę, żeby spalić to moje życzenie. No może z kartami tak się nie uda za bardzo, ale na pewno będę ten, ja już ten rytuał robię parę lat, zresztą tu w Niemczech bardzo wiele osób, zresztą wszyscy uduchowieni robią te rytuały i mówię Wam, no coś tam jest w tym, nie? Bo tak jak mówię, to ostatnie życzenie, które ja miałam sobie sama spełnić, to było najbardziej niewiarygodne, no i takie też dostałam, no i oczywiście, chociaż jeszcze nie mamy końca roku, no kto wie, ale tak czy siak, no do tej pory się nie spełniło. Okej, kochani, to chyba tyle na tyle. Mamy 7 minut, szybko mi to poszło. Co? Małe czytanko może jeszcze przy okazji? Nie, wiecie co, nie mam inspiracji. Robimy na dzisiaj, tylko tak szybciutko. Co uniwersum chce nam przekazać na tą chwilę? Tak, tylko szybko, żebyście mieli coś dodatkowego. No i mamy. Ktoś Cię obserwuje. Ktoś, kto powoli... Mamy tego naszego wilka. Ktoś, kto Cię obserwuje, kto jest wycofany, kto i tak na koniec słucha głosu swojej duszy. I słuchajcie, kochani, on zaczyna słuchać głosu swojej duszy. Lody topnieją, coś nowego się rodzi i będzie randka. Czyli kochani, dla niektórych z Was, może właśnie w tym czasie świątecznym, bo mówimy o tych magicznych nocach, no więc ja to przypisuję do tych magicznych nocy, co Was czeka, będzie randka z tym, który jest ciągle wycofany, który obserwuje, którego nie widać, nie słychać, który sobie sam dla siebie żyje, ale tutaj jakieś lody topnieją, coś nowego się rodzi i możecie się spotkać. To może być również spotkanie przypadkowe, bo mamy tutaj knajpę, więc może w jakiejś restauracji, na jakichś baletach, może w noc sylwestrową, no, w kościele, na pasterce. No, także różnie może być. I to przypisujemy do tych magicznych nocy. Wiecie co, kochani, nie sądzę, bo ogólnie to bym mogła Wam stawiać karty na każdą noc, ale to naprawdę zabiera masę czasu i ja, tak jak mówiłam, po świętach będę miała chwilkę oddechu również i do czytań prywatnych na tą chwilę. Energetycznie po prostu nie wyrobię, kochani. Okej, to ja już zmykam.
Mam nadzieję, że zrozumieliście mnie. I póki co, to życzę Wam powodzenia dla wszystkich, którzy będą brali udział w tym rytuale. Ach, jeszcze najważniejsze. Pamiętajcie, żeby te życzenia były tylko dla Was. Nie możecie na przykład napisać w życzeniach: chcę, aby Wiktor mnie pokochał, bo to jest wpływ na czyjąś energię. O właśnie, to jest ważne. Czyli piszecie życzenia tylko odnośnie siebie. Ja na przykład pisałam: chcę przeżyć piękne podróże, chcę podróżować i miałam naprawdę, w tym roku miałam urlop mojego życia przepiękny. Chcę, aby moja rodzina była zdrowa. Takie, wiecie, nie ingerujące właśnie w energię innych. Czy na przykład: broń Boże, chcę, żeby żona Wiktora go zostawiła. Nie będzie funkcjonować, wręcz przeciwnie, dostaniecie karmą po głowie. Więc pamiętajcie, te życzenia mają być tylko i wyłącznie odnośnie Was, nie osób trzecich, typu właśnie zła energia. Bo jeśli na przykład napiszecie: chcę, żeby mój Wiktor był szczęśliwy, to jest bardzo piękna energia, taka miłość bezwarunkowa. No, także jeśli życzycie komuś bardzo dobrze, to tak możecie również pisać. Czy żeby moje dzieci były zdrowe, czy żebym dostała lepszą pracę. Także wszystko, tylko nie to, co ingeruje w energię innych. No bo sobie spieprzycie po prostu życzenia i tak z niego nie będzie, a jeszcze możecie dostać, mówię, karmę z powrotem. Okej, kochani, to by było na tyle. To co? Powiem do zobaczenia. Buziaczki, pa!